Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy oglądać jednego z lepszych koreańskich graczy znowu kolejna analiza, mam nadzieję, że czegoś się nauczymy po, ty po tytule możecie wywnioskować, że będzie on grał coś nietypowego, niestandardowego jest to gra na najwyższym poziomie koreańskiego lub amerykańskiego challengera tak więc zaczynajmy będzie on grał rangerów, ale nie czterech, tylko dwóch z tego co, z tego, co zrozumiałem ciekawa taktyka, zobaczymy z czym on to będzie grał ten filmik jest fajnie wyedytowany. Nie zajmie on zbyt dużo, maksymalnie 15-16 minut, tak więc fajnie się to będzie oglądało. Na początek, kasady na drugim poziomie. Itemów nie dostał zbyt dużo, ale z tego co wiem, wiele osób ja też, ja również wolę zaczynać od większej ilości golda niż od większej ilości itemów, bo te itemy później dostaniemy. A teraz na początku się tak dużo HP nie traci, więc fajnie zacząć z większą ekonomią, z większą ilością interesu. Mam kasa na drugim poziomie, mam Barbika na drugim poziomie. W Level nadal ma 10 konta do interesu yy, i dwóch Lucjanów. Bardzo silne postacie. Jeżeli wskoczyłby Lucen na drugi poziom, to Early Game jest praktycznie gwarantowanym winem. Zero synergii, zauważcie. Jeżeli chcecie się nauczyć poprawnie grać, to na początku na pierwszych levelach wrzucacie najmocniejsze możliwe postacie, a nie postacie, które dają wam synergię. On wrzucił Warwicka, Kassadyna, w ogóle się te postacie nie łączą, ale jeżeli są na drugim poziomie, to chcemy je zagrać. Tutaj wygrana, łatwa wygrana, To stawia on nobli zamiast jednego Luciana, żeby utrzymać i tak ekonomię oraz interes. Tutaj gościu intuje, czyli chce przegrać, ma on pomysł na to, jak wykorzysta swoje itemy, prawdopodobnie chce zebrać spatulę. Tutaj ten Gary, tak, tak jak mówiłem. Ma on BFA na ławce, czyli chce wziąć spatule, żeby zrobić Kasadina Assassina. Uzbierał już on całych, nie sprzedał Lisandro wcześniej. Myślałem, że uzbierał już całych elementalistów, ale niestety pozbył się swojej Lisandry. Jeżeli by dostał tak wcześniej elementalistów, to praktycznie gwarantuje sobie wygrane aż do myślę po krakach. Bardzo łatwo mógłby. Mógłby wygrać. Tutaj Lisandra na niesamowicie mocnych, użytecznych itemach. Te dwie itemy, jeżeli gramy elementalizmu, chcemy mieć albo na Lisandrze, która wcześniej wskoczy na drugi poziom, on tu już ma dwie gotowe Lisandry, albo na Kenena chcemy te itemy przerzucić na Lisandrze. Naprawdę dobrze działają. Niestety przegrał on pierwszą grę przez to, że ta Lisandra miała takie, a nie inne temy. Zaczynam też zbierać Knightów. Szywana, zawsze chcemy kupić Szywanę. Po prostu mocna postać, niestety przegrał on dwie walki przed. Przed kragami. Czy tutaj kupił Lulu? Ja bym kupił Lulu i szedł jako tako w Sorcererów z, z elementalistami. To jest fajny build. O, dwa razy A. Tego raczej nigdy nie możemy skipnąć, szczególnie, że ma on już łuk. Może zrobić Care może zrobić statika. Sprzedał Szywane bardzo, bardzo dobrze. Niestety sprzedał już Lucianów. Tutaj załatwi sobie Fantoma, ale cały team jest brązowy, niestety. Cały team jest brązowy, poddaje on Garena, Kindred na drugim poziomie, mega wcześniej Kindred na drugim poziomie, rzadko się to spotyka. Troszkę szczęścia tutaj na pewno się trafiło. Tutaj już jest czterech, trzech 3 Jordli. Dziwny team ma ten, ten, ten przeciwnik. Cały team jest brązowy, co rzadko jest spotykane. Szczególnie, że postacie są tanie. Tak więc może miał nieszczęście, jeżeli rolował. Nie wiem po co zostawiał on Nidale tutaj. Łuk zostawia, żeby, żeby mieć prawdopodobnie Ginsu na Ashi, możliwe, że tutaj wspomniał. Dokłada elementalistów, dokłada glacjala, ma już fantoma. Bardzo fajna kompozycja, nawet jeżeli jest ona głównie na brązowych postaciach. Tutaj chciałby pewnie dodać Sejuani oraz Ash, żeby mieć cztery Glaciali oraz Buffot Knighta zamiast Kopi. Ale przegra tę walkę. Mało ma tutaj damage'u w tym teamie. No przez to, że Kennen, Lisandra oraz Brand są na pierwszych poziomach, to ma bardzo mało damage'u ogólnie w tym teamie. Void Boy. Assassin. Tu może wygrać. Przez to, że ma Daisy, a Assassinom jest naprawdę ciężko zabić ten kamień. Ma, nie mają oni w początkowych fazach gry wystarczająco damage'u, żeby, żeby ten kamień pokonać. Więc możliwe, że wygra. Niestety nie. Kasady nie padł. Daisy sam na sam wygrał z Zedem. Z trzeciej karuzeli wziął... Nie wiedziałem dokładnie, co on tam wziął. Ale... Co on, może, co on może tutaj złożyć? Armor wziął. Tak. GA oraz Redemption. Naprawdę fajne itemy, jeżeli chodzi o Kennen'a. Teraz możemy go wystawić na front Tak samo on tutaj robi. Albo Redemption składamy z pasa, albo składamy Morello. Jedne, jedne z lepszych itemów. Możemy złożyć o Morello oraz Redemption. Ale wiadomo, nie w każdej grze dostaniemy... Wszystkie itemy, które pasują. Mm -hmm. Staram się tutaj posłuchać, co on też mówi. Czasami y, fajny Phantom siadł na aż i zostanie ona zabita przez Ultibranda Branda albo Lisandra, tam dosięgnęła. Nie wiem za bardzo, jak to poszło. No, tutaj przegrywa i tak, bo y, przeciwnik miał Knightów oraz Guardianów. A tak jak mówiłem, nie ma on wystarczającej ilości TMEczu, żeby się przez to przebić. Zbiera ekonomię, tak więc te przegrane tutaj za wiele nie znaczą. Co będzie ważne, to to, co on wyroluje po wilkach, bo zakładam, że wbije siódmy poziom, będzie miał 50 golda. Wbija siódmy poziom, i na siódmym roluje, żeby znaleźć swoją finalną kompozycję. Co powinno być Kennen na dwójce, Brand na dwójce, Lisandra na dwójce. Na siódmym dokładamy aż. Będziemy mieli wtedy jeszcze dwóch rangerów, chyba że wskoczy mu Leona na drugi poziom, ale tak jak mówiłem, nie ma on tutaj damage'u, żeby dokładać guardianów zamiast rangerów. Niestety przegrał, tam kilka HP zostało i tak jak, tak jak wspomniałem, aż na drugim poziomie jak najbardziej możemy do tej kompozycji dołożyć. Dlaczego on ustawia tak swoją kompozycję, żeby Daisy tutaj gdzieś z frontu wyskoczyła, bo... Chyba ona zawsze wyskakuje przed postać, która ma elementalistów, ale nie jestem pewien, nie testowałem tego, nie sprawdzałem. Kenny wskakuje na drugi poziom. Dodaje on do wystarczająco ekspert, żeby mieć siódmy poziom. Teraz będzie miał jeszcze Fantomów. I co może tutaj zrobić, tak? Jak wspomniał. Możecie tego nie słyszeć, ja usłyszałem. E, może spróbować bić ósmy poziom. Ma wystarczająco dobrą kompozycję, żeby wytrzymać jeszcze kilka rund. Wbić ósmy poziom i mieć 4 glaciali na swojej ash Oj, ten przeciwnik jest niesamowicie mocny, z tego co widzę. Cursed Blade. Curse Blade. jest dobrą opcją. On mówi, że jest zły, z tego co słyszałem, powiedział, że nie jest najlepszy, ale Alan, czyli najlepszy nasz rodak, polski gracz, bardzo często wybiera Cursed na ash Tylko, że do tego chcemy też mieć ginsa bo te dwie itemki bardzo fajnie ze sobą współpracują, dobrze się skalują. Aż tutaj powinna posłać ulta właśnie w Dravena, dlatego powinien on wygrać. Mhm. Tak jak mówię, zatrzymany jest ten Draven na kilka sekund. Tam jest chyba sekunda dodatkowa od każdego pola, które przeleci ta strzała. Tak więc tutaj raczej wygra, Kenen się odpali, zestunuje go znowu, aż jeszcze raz go zestunuje Chain CC. Jest wystarczająco, żeby zagwarantować mu wygraną. Utrzymuje on nadal 50 golda. Fajnie mu się to wszystko składa. Branda i Lisandry nie potrzebuje szukać. Kennen oraz Kindred jest wystarczająco dobre, więc może on tu na spokojnie wbijać ósmy poziom, szukać czterech klacali i lepszych itemów dla swojej aż. Prawdopodobnie będzie szukał rusgi z następnej karuzeli, żeby to ginzo na aż złożyć, bo ona się dobrze skaluje z tym itemem. A na 8 pewnie chciałby dodać. Prawdopodobnie Sedjuani. Tak, dozdał, wziął sobie różkę. Wbija ósmy poziom. Nie chcę czekać dłużej. Nie chcę stracić więcej HP. I co on, w co on tutaj pójdzie? Kartusa kupuje. Sedjuani. Dobrze, zdążył. Na szczęście zdążył. Nie wiem, czy, tego kartusa, czy będzie tego kartusa trzymał i wrzuci go zamiast. Natomiast Mordekajzera nie może go wrzucić. A za co on chce go wrzucić? Nie wiem, czy opłaca mu się go tu trzymać. Mm, jeden Negatron Cloak, zawsze się przyda. Z Negatrona można zrobić e, tak jak wcześniej wspomniałem: Cursed Blade na Ash. jest bardzo dobre. E, można złożyć z tego Hurricane'a, można złożyć z tego Dragon's Claw. Zależy co nam wypadnie, zależy czego potrzebujemy. Wszystkie te itemy będą bardzo fajne. Anivia zamiast Lisandry na pierwszym poziomie zawsze, zawsze jest bardzo dobra. Niestety w następnym patchu Animia dostaje gigantyczne nerfy po kilkaset demachu na każdym poziomie. Tak więc, tak więc, grajcie póki możecie. Przegra tutaj, niestety, aż przeciwnika jest o wiele lepsza niż jego. Ginso się szybciej stakowało. Z tego co wiem, to on ma chyba czterech rangersów, dlatego mu się szybciej stakowało to Ginso. Brand na drugim poziomie. Nie za bardzo ma czego tutaj szukać jeszcze w tym teamie. Oprócz Sedgejuan na drugim powinien zaskautować ile tych Sedgejuan jest. Jeżeli jest ich dużo zajętych, to nie za bardzo opłaca mu się rolować. Hurricane, bardzo fajny item. Potencjalne Force of Nature. I podwójny Hurricane można złożyć, tak jak jest w tytule. Nie wiem, czy bym wolał podwójny Hurricane, czy wolałbym. Czy wolałbym Force of Nature, żeby dołożyć jeszcze coś do naszego teamu. On się decyduje na podwójne Hurricane. To się fajnie stakuje. Naprawdę to się fajnie stakuje. Zaraz zobaczycie dlaczego, dlaczego on się zdecydował w to iść. Spear of Sojin na Branda. Bardzo fajnie działa. On podwójnie odnawia sobie manę jako elementalist. A ze Spear of Sojin działa o wiele lepiej, jeżeli użyje pierwszego Ulta. Mamy szansę, że odpali go jeszcze raz. Patrzcie, ile strzałów mogę tutaj złapać. Złapałem, dobra. Zerknijcie sobie z podwójnym Hurricane'em. Z pojedynczym macie jeden strzał, jeżeli dobrze pamiętam, a z podwójnym Hurricane'em macie tych strzałów cztery. Jeżeli macie cztery Glaciali, to jest to 30% szansy, że zestunujecie cztery postacie plus postać, którą ona targetuje, czyli pięć postaci, na dwie sekundy. Potrójny stun tutaj był. Właśnie Sejuani ultuje. A ona strzela nadal w 5 postaci. Stunuje wszystko. Dosłownie wszystko tutaj jest zestunowane, Przeciwnik zostaje bez szans. Ona nie potrzebuje czterech rangerów przy takim pildzie. Na dwóch rangerach jest zdecydowanie wystarczająco damage'u. Zobaczmy, jak dalej się rozwinie. Może pójdzie aż na trzecim poziomie, jeżeli nie jest zajęta. Z tego, co widzę, to troszkę mało skautuje. Może nie, może nie potrzebuje, ale. Versus Void Assassin właśnie mógłby się inaczej ustawić. Chociaż przy tym buildzie jest szansa, że pokona Void Assassin. No i tak pokona. I tak pokona, bo ma tego Stuna na kilka postaci. Ale przeciwnik nie miał wystarczająco postaci na trzecim poziomie, dlatego on wygrał. A kolejna Aż No jeszcze tylko dwóch brakuje. Nikos Help już mu niestety nie może polecieć, tak więc nie będzie on sobie mógł stworzyć kolejnej aż. I zobaczmy, czy czterech rangerów jest lepsze niż dwóch rangerów z takim buildem. Strzelam, że jego build wygra, jeżeli właśnie zastunuje on przeciwnika głównego carry, czyli aż Titanic Hydra na Wayne. Ciekawe, ciekawy item. Możliwe, że poleciał mu ze skrzynki cały item, dlatego musiał to komuś dać. Co tutaj będzie składał? Na pewno nie bym wziął. No. Mówi, że myślał o Sejuani, ale wziął Swordbreakera Swordbreaker jest lepszym itemem, jeżeli mamy czterech ranger'ów, bo oni się częściej odpalają. Dlatego też częściej użyją albo skorzystają z tego itema. Tak więc ja bym tutaj raczej, raczej wziął Sejuani. No właśnie, właśnie. Jeżeli by wziął tą Seduani, to też by miał szansę, żeby wbić ją na drugi poziom. A nawet na pierwszym z Warmogiem robiłaby wystarczająco dużo. Zobaczmy, czy ten Swordbreaker będzie się w ogóle odpalał. Już raz zaatakował, tak więc możliwe, że to była fajna opcja. Tyle, że aż też stunuje wszystkich. Tak więc, branie kolejnego CC czy było tutaj potrzebne. Możliwe, że przeciwko asasynom z Kasadinem jest ten Swordbreaker potrzebny. Jeżeli walczymy o pierwsze miejsce i chcemy wygrać, to na pewno był to potrzebny item. Ale ten podwójny Hurricane robi tutaj. Taką robotę mu tutaj robi ten podwójny Hurricane. Stunuje wszystkich. Tutaj cały frontline był zastunowany. Tutaj będzie dokładnie tak samo. Zastunuje on zastunuje on Branda prawdopodobnie, jeżeli siądzie, może nie siąść. Dobra, zastunowany Brand. Zastunowane po teamu. Kindred odpala ulta idealnie na czas, żeby powstrzymać ulti Branda, przeciwnika. Zabija kolejnego przeciwnika i zostają we dwóch z Cassadin Assassin. Jeżeli jesteś jeden na jeden ze swoim przeciwnikiem, który gra Kassadin Assassin, to o wiele łatwiej jest się pozycjonować. Ale zobaczymy, czy mu się uda. Nie wygląda, jakby miał na niego wygrać. Ale myślę, że tutaj właśnie te CC, które ma w postaci ASH oraz w postaci Kindred, może mu, może mu wygrać tą grę. Demon na Kindred, ciekawa decyzja. Ustawia swoich swoje postacie. Ciekawe, teoria za tym pozycjonowaniem jest taka, że. Aha. Teoria była taka, że jeżeli postawi postacie, które biłem z bliska wokół Ash, to one nie powinny się ruszyć. No ale jeżeli postać przeciwnika jest tak daleko, to oni i tak się niestety ruszą. Było blisko. Było blisko, jednej aż więcej potrzebuje. Tylko jednej aż mu brakuje, żeby mieć ją na trzecim poziomie. Zobaczymy, jakie ustawienie teraz. Nadal trzyma tą aż w rogu. Ciekawe, czy to jest lepsze. Z tego, co widzę, to troszkę. Ja, tak samo jak on powiedział, że powinien ją ustawić na, na froncie albo, albo gdzieś tam w środku. Tutaj nie najlepszą robotę robiła, no z tego co widzę to przegrał. Myślę, że punktów za, za drugie miejsce. Co tam było na koniec, nie spróbuję zrobić poradnik, możliwe, że taką pozycję już w środę nie będzie grana, ale spróbuję coś nagrać o tym pozycjonowaniu przeciwko Asasynom, jeżeli się trochę douczę. I przetestuję, jak to działa. Możliwe, że ta kompozycja już w środę nie będzie grana i to w ogóle nie będzie potrzebne. Zobaczymy, co nam nowy patch przyniesie 9.19 z nowymi itemami. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.